Hej, to Karolina, witam Was w kolejnych ulubieńcach miesiąca i tym razem mogę to powiedzieć, że ten miesiąc minął jak 5 minut, ponieważ luty jest najkrótszym miesiącem w roku. I teraz, kiedy to nagrywam, jest ostatni dzień lutego i bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z moimi inspiracjami, aczkolwiek, tak jak może wiecie, ja mam notes, w którym sobie zawsze przez cały miesiąc notuję różne inspiracje dla Was i tym razem dzisiejszy odcinek będzie całkowicie zdominowany przez telewizję i film, także mam dla Was bardzo dużo pomysłów, jeżeli chodzi o to, co by sobie obejrzeć. Zaczynając od działu urody, tak jak zawsze, to chcę powiedzieć bardzo szybko o produkcie, który kiedyś już był przeze mnie wspomniany, ale znowu wrócił u mnie do łask. Jest to krem rozświetlający z Resibo. To jest krem, który nakładamy na nasz krem już na dzień i on sprawia, że nasza twarz po prostu błyszczy. On ma takie delikatne drobinki i jeżeli nasza cera jest po naszej stronie, a moja cera ostatnio sprawuje się bardzo dobrze, za co jestem jej bardzo wdzięczna, to naprawdę nie potrzebujemy żadnego makijażu i wyglądamy po prostu przepięknie, także bardzo Wam ten produkt polecam. Jeżeli chodzi o modę, to dalej moim ulubieńcem są zakupy w charity shopach. Nawet ta bluzeczka, która ma tutaj taki ładny detal z koralików, jest zakupiona w szkockim lumpeksie i większość rzeczy, które widzicie na moim Instagramie czy w moich vlogach, to są moje łupy, także to jest nadal mój wielki faworyt. Jeżeli chodzi o jedzenie, to w tym miesiącu znowu stawiałam na takie moje sprawdzone, stare, proste dania. W ogóle mam wrażenie, że ten luty był dla mnie takim bardzo komfortowym miesiącem, gdzie używałam tych samych produktów, gdzie jadłam podobne rzeczy, gdzie ubierałam się w te same rzeczy. Taka byłam mało szalona, bym powiedziała. Natomiast na pewno ogromnym ulubieńcem jest śniadanie à la masa makowa. To jest przepis, którym się nigdy nie dzieliłam i obecnie go już nie jem, ponieważ skończył mi się mak i nie mogłam go nigdzie znaleźć w okolicznych sklepach, ale poszukam. Ja zazwyczaj przygotowuję to śniadanie w taki sposób, że gotuję 2 łyżki komosy z 2 lub 3 łyżkami maku. Do tego daję daktyle dla słodyczy, całość gotuję oczywiście na mleku roślinnym i pod koniec gotowania dorzucam pokrojone migdały, dorzucam rodzynki, czasami wycisnę trochę pomarańczy i można na przykład dla słodyczy zamiast migdałów sobie kroić banana lub sobie tak rozmaślić banana i ja śniadanie po prostu uwielbiam, miałam ochotę prawie codziennie właśnie na taką masę makową, jeżeli miałam troszeczkę więcej czasu na przygotowanie śniadania. Natomiast drugi mój taki sprawdzony przepis to jest coś, co nadchodzi do Was z przepisem w filmiku niedługo, ale powiem Wam teraz pokrótce. Jest to moja sałatka, którą mogłabym jeść po prostu codziennie, czyli zielenina, czasami jarmuż i jako dodatki mam buraka, pomidora, awokado i jakieś orzechy. Czasami jeszcze jakaś fasolka i sos na bazie tahini, po prostu z musztardą, syropem klonowym, solą, z pieprzem. To jest coś boskiego, słuchajcie. To jest danie, które ja mogłabym jeść codziennie. Jadłam prawie codziennie i ja tę sałatkę uwielbiam. Lubię ją też jakoś urozmaicać. Fajnie jest czasami dorzucić sobie na przykład jakieś grillowane warzywa albo właśnie jakąś fasolę. Czasami zamiast samego tahini też rozgniatam fasolę jako taki à la hummus. Niemniej jednak są to smaki, które ja absolutnie ubóstwiam. I jeszcze do tego jest sok z cytryny oczywiście do sosu. Także robię taki vinaigrette, tylko zamiast oliwy daję tahini i jem ją prawie codziennie. Przechodząc do działu książkowego, niestety nie przeczytałam żadnej książki w lutym, ale jestem nadal do przodu, bo przeczytałam w tym roku chyba 3,5 książki, także nie ma tragedii. Natomiast chcę Wam polecić e-booka bardzo szybko. Jest to wspaniały nowy e-book mojej kochanej Kai Wege. Jest to e-book, który składa się z jadłospisów na 13 dni. Jest to 13-dniowa taka Twoja przemiana, czyli śniadanie, obiad i kolacja na każdy dzień, a do tego magiczna mantra. Przepisy są zdrowe, proste, szybkie, wyglądają po prostu bosko, są w dużej mierze surowe, oczywiście są wegańskie, są w dużej mierze surowe, są kolorowe, są przepyszne. Za każdym razem, kiedy jadłam coś u Kai, to była to absolutna bajka i te przepisy są nieziemskie i naprawdę w ogóle cena tego e-booka jest tak świetna, a biorąc pod uwagę to, jaka to jest ogromna dawka inspiracji i jak przepięknie on jest wydany, to uważam, że jest to absolutny niezbędnik, także jeżeli nie macie tego e-booka, to Was gorąco zachęcam do jego kupienia, oczywiście do obserwowania Kai. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, to słuchajcie, czas spojrzeć na listę. Zacznę może od filmów. Film numer 1, który obejrzałam w tym miesiącu, to jest Interstellar. To jest film Christophera Nolana z Matthew McConaugheyem w roli głównej. Do tego mamy też Anne Hathaway, mamy Jessica Chastain i mamy Timothy'ego Chalamet, który zadebiutował w tym filmie. Może nie zadebiutował, ale grał w nim, a ja o tym nie wiedziałam. Także jest to wspaniały film, który dzieje się w niedalekiej przyszłości, w świecie, który jest zdegradowany, gdzie ludzie już prawie nie mają zasobów, z których mogliby żyć, no i okazuje się, że NASA ma sekretny projekt wysłania ludzi w kosmos i cały ten film polega właśnie na, przedstawia właśnie taką wyprawę w różne zakątki naszego wszechświata po to, żeby znaleźć lepsze miejsce do życia dla ludzi. Niesamowity film, bardzo w moim klimacie obecnie. Zaczęłam czytać taką książkę właśnie związaną z fizyką, ale jeszcze nie mogę Wam jej polecić, może następnym razem. I bardzo ciekawie odnosi się do zjawiska czasu, do upływu czasu, do teorii względności. I też trochę jest taki właśnie ku przestrodze, co się może stać z naszą planetą, co robimy z naszą planetą, także polecam. I drugi film to jest film, który widziałam w kinie, jest to Green Book, które po prostu jestem tak szczęśliwa, że dostało Oscara, nie spodziewałam się, że dostanie Oscara i było to dla mnie ogromna radość, przepiękna historia w roli głównej, zresztą zapomniałam jak ma na imię ten facet, ale grał w Moonlight, nazwisko ma Ali i jest też tam Vigo Mortensen, jest to niesamowita historia, która dzieje się w Nowym Jorku, nie pamiętam w których latach, ale niedawno, i mówi bardzo wiele o przyjaźni, o rasizmie, o tolerancji, o akceptacji, o ludziach, o uprzedzeniach. Jest to niesamowity film, jest to poważny temat, ale ujęty w bardzo piękny, bezpretensjonalny sposób, tak trochę pół żartem, pół serio i polecam każdemu, naprawdę polecam każdemu. I już zostając przy tym, trochę przeskoczę, chciałam powiedzieć, że moim ulubieńcem było wyjście na Oscary. Tutaj w Edynburgu była cała taka impreza, gdzie przez całą noc oglądaliśmy Oscary na żywo na Telebimie i to było niesamowite przeżycie. Ja interesuję się filmem od najmłodszych lat i nigdy nie obejrzałam całej ceremonii, zawsze oglądałam skróty i było dla mnie to naprawdę super przeżycie, że mogłam dowiadywać się w czasie rzeczywistym, co tam się dzieje, przy okazji wysłuchać niesamowitych przemów. Przemowa Ramiego Malka była po prostu niesamowita i bardzo Wam ją polecam. Uważam, że Lady Gaga, że w ogóle piosenka Lady Gagi i Bradley'a Coopera z filmu Shallow wykonana na żywo to było absolutne szapoba. No wspaniałe przeżycie. Strasznie się rozgaduję, mija już prawie 10 minut, ale lecimy dalej. Teraz chcę powiedzieć Wam o serialach. Znowu po prostu obejrzałam wszystkie seriale tego świata. Pierwszy serial, który chcę Wam polecić, to jest serial Westworld 2. Westworld to jest też takie trochę science fiction, to jest serial o tym, że istnieje taki świat, który wygląda jak Dziki Zachód. I ludzie jeżdżą sobie na wakacje po to, żeby sobie żyć na Dzikim Zachodzie, a wszyscy ludzie, którzy się tam znajdują, oprócz gości, są to roboty. Możemy zrobić z nimi co chcemy, ludzie naprawdę robią bardzo dziwne rzeczy, po prostu dają upust swoim wszystkim rządzom, zabijają, gwałcą itd., itd. Ale film generalnie, to już jest drugi sezon, więc nie chcę Wam spoilerować, ale drugi sezon jest oczywiście kontynuacją, ale jest to bardzo ciekawy film, który też pokazuje, co się dzieje z naszym światem, pokazuje prawdziwą ludzką naturę, mówi też o tym, w jaką stronę idzie technologia, też tutaj te roboty i jak one będą zachowywały się w naszej rzeczywistości i uważam, że dla osób, które lubią takie bardziej sensacyjne, może bardziej science fiction klimaty, to jest super wybór, chociaż ja sama nigdy siebie za taką osobę nie uważałam. Mnie się ten film bardzo podobał, szczególnie ten serial z uwagi na przesłanie. I drugi serial, który Wam polecam, to jest True Detective 3. To jest trzeci sezon Detektywa. Ja lata temu obejrzałam pierwszy, potem obejrzałam drugi sezon. Każdy sezon jest o czymś innym. W pierwszym sezonie mamy Matthew McConaughey'a i Woody'ego Harrelsona. W drugim sezonie mamy Colina Farrella i Rachel McAdams. A teraz jest to znowu właśnie ten pan Ali i taki jeszcze jeden gość, którego nie znałam wcześniej. Ale oczywiście górna półka, super kryminalny, detektywistyczny serial, świetnie nagrany, fantastyczna historia. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. W dziale online chciałabym polecić Wam dwa podcasty. Pierwszy to będzie Deliciously Ella podcast, czyli podcast słynnej Deliciously Ella, blogerki kulinarnej, która stworzyła imperium, ma swoje produkty jedzeniowe, ma swoją restaurację, ma swoją aplikację, ma swoje książki kucharskie, które ja uwielbiam od lat. Prowadzi ten podcast ze swoim mężem Matthew, jest on poświęcony zdrowiu, zapraszają różnych ekspertów ze świata zdrowia i dietetyki i odpowiadają na wiele nurtujących nas pytań. Bardzo, bardzo polecam dla osób, które interesują się zdrowiem i w ogóle dobrobytem, powiedzmy. Natomiast drugi podcast to jest podcast, który dopiero co zaczęłam słuchać, którego zaczęłam słuchać wczoraj, czyli dla Was przedwczoraj, bo wrzucam to bardzo szybko. Jest to podcast Mimi i Alexa Icon. Jeżeli znacie Mimi Icon i jeżeli słyszeliście może o niej u mnie, wiecie, że ja ją oglądam i obserwuję od lat i prowadzą oni podcast o nich samych, o swojej filozofii życia, o tym, jak być pozytywnym, jak spełnić swoje marzenia, jak zmanifestować swoje idealne, oczywiście idealne zawsze musi być w cudzysłowie, życie. Mówią o tym, jak stworzyli swoje imperium, jak rozwinęli swoją firmę i jak znaleźli się w tym miejscu, w którym się znaleźli. Bardzo inspirujące, motywujące, sprawia, że chcemy naprawdę sięgać po gwiazdy i też jeszcze lepiej możemy ich poznać. Plus ja kocham podcasty, kocham długie formy, więc ja jestem przeszczęśliwa, także bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. I na sam koniec już dzisiejszego filmu chciałabym powiedzieć Wam o wydarzeniu, o którym no słyszeliście, jeżeli mnie oglądacie, a mianowicie o Kongresie Medycyny Integralnej. Kłamie, to nie jest ostatnia rzecz, jeszcze będzie jedna rzecz. Kongres Medycyny Integralnej to było wspaniałe wydarzenie w tym miesiącu. Poleciałam do Warszawy po to, żeby być jego częścią. Miałam ten przywilej, że przeprowadzałam wywiady z wszystkimi wykładowcami, prelegentami. Generalnie idea kongresu jest taka, że jest to miejsce, które zrzesza ludzi, którzy interesują się integralnym podejściem do zdrowia, holistycznym podejściem do zdrowia. To oznacza, że oprócz klasycznej zachodniej medycyny włączamy inne aspekty, czyli różne terapie komplementarne, czy to jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne, czy to jest właśnie medytacja, czy to jest sport, czy to jest dieta, czy to jest medycyna chińska. Jest tego bardzo, bardzo dużo. W każdym razie chodzi tutaj o dialog między Zachodem a tą tradycją, która pochodzi zazwyczaj od kultur wschodnich. Był to cały dzień pełen wykładów, warsztatów, niesamowitych ludzi, którzy mieli możliwość zabrać tam głos. Ja byłam naprawdę przeszczęśliwa, że mogłam być tego częścią i przy okazji jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za tę szansę, za to, że mogłam zebrać dla Was wspaniały materiał i zapraszam Was do podcastu, który jest relacją z kongresu, natomiast też czekajcie, bo sukcesywnie będą ukazywały się mini podcasty, które są poszerzonymi wywiadami z konkretnymi lekarzami, gdzie poruszamy bardziej konkretne tematy, które mogą część z Was zainteresować, także bardzo się cieszę, że te mini podcasty będą wychodziły teraz w przerwach między moimi normalnymi odcinkami i przez cały kwiecień, także już taki mały spoiler. Także bardzo, bardzo, bardzo ja się cieszę z tego tytułu. Natomiast ostatnim ulubieńcem, już takim najostatniejszym, jest mój pobyt w Londynie. Byłam w Londynie na samym początku lutego, już prawie o tym zapomniałam. W Londynie było ekstra, byłam u Marysi, która dosłownie za chwilę przyjeżdża do Edynburga, także bardzo się cieszę. Londyn jak zawsze skradł moje serce. Zapraszam Was też na Instagrama, tam Wam też polecam różne fajne miejsca. Ja mam wspaniałe jedzenie, mogłam przejść się po tym wspaniałym mieście, pogoda dopisała, także to był na pewno duży taki punkt, wspaniały punkt tego miesiąca. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten film. Jak zawsze w komentarzach czekam na Waszych ulubieńców. Lubię czytać Wasze inspiracje i bardzo lubię to, że możemy dzielić się tym, co robimy, co czytamy, co nakładamy, co oglądamy. Także zapraszam Was oczywiście do moich weekly vlogów, które ukazują się co tydzień. I dziękuję, że jesteście ze mną. I że jesteście ze mną, mimo że nagrywam na kamerze vlogowej, gdyż nie posiadam innego sprzętu tutaj. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia. Pa!